Pan prokurator Barski w 2009 roku przeszedł w stan spoczynku w wieku 41 lat. Wysokość tego uposażenia odpowiadała 100% wynagrodzeniu. W 2022 roku pan prokurator Barski w trybie ustawy przepisy wprowadzające złożył wniosek o przywrócenie go do służby czynnej ze stanu spoczynku. Ówczesny prokurator generalny, pan Zbigniew Ziobro, podjął decyzję o przywróceniu go w stan spoczynku. Do służby czynnej. Tak jest. Został przywrócony do służby czynnej. Od tego momentu jest prokuratorem prokuratury krajowej i powierzono mu obowiązki pełnienia funkcji prokuratora krajowego. Problem polega na tym, że przywrócenie pana prokuratora Barskiego ze stanu spoczynku do służby czynnej odbyło się na podstawie przepisów prawnych, które w tamtym momencie już nie obowiązywały. Oznacza to, że decyzja prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o przywróceniu pana Barskiego do służby czynnej nie wywołuje skutków prawnych. To znaczy, pan Barski w dalszym ciągu pozostaje w stanie spoczynku. A co w takim razie z tymi wszystkimi decyzjami, które prokurator Barski podejmował przez ten czas, kiedy piastował tę funkcję? Pan prokurator generalny Adam Bodnar stwierdził, że wszystkie decyzje, które podejmował pan Barski na podstawie upoważnienia i w imieniu prokuratora generalnego, są decyzjami ważnymi. Natomiast decyzje, które podejmował indywidualnie jako prokurator krajowy, będą poddane analizie i zostaną podjęte stosowne decyzje co do ich ważności. Pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, nie odwołał pana prokuratora Barskiego z zajmowanej funkcji, pełnionej funkcji prokuratora krajowego, bowiem wówczas musiałby uruchomić procedurę wynikającą z ustawy, która zabetonowała i odebrała kompetencje prokuratorowi generalnemu. Czyli mówiąc wprost, prezydent musiałby się na to zgodzić. Musiałby się na to zgodzić. Nie było potrzeby uruchamiania tej procedury, dlatego że pan Barski nie był prokuratorem w służbie czynnej, tylko był w stanie spoczynku, dlatego też nie miał prawa do pełnienia funkcji prokuratora krajowego.